Kiedy włączasz grę i boisz się, co się stanie? Witam was, moi drodzy, serdecznie. Co? Agregat? Ej, nam paliwo wywaliło. Witam was, moi drodzy, jeszcze raz serdecznie z tej strony Shiro. Gramy znów w Darkuda. I nie wiem czemu, ale wyjebało nam całkowicie agregat. Nie wiem, czy ja go nie wyłączyłem. Czy to jest możliwe? Czy to jest możliwe, że ja znów zjebałem aż tak mocno? Aż mi się wierzyć nie chce. Dobra, włączamy agregacik. Lecimy szybko, 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 bo nie mamy czasu. Nie mamy czasu. Ostatnio zwaliliśmy, znaczy ja zwaliłem. Sytuacje nie pułapka łańcuchowa. Zwaliłem sprawę z dotarciem do celu. Sorry, że tak teraz się jąkam, ale próbuję to szybko ogarnąć. Nie to, tu. Tak, tu. Co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Nie mamy HP, nie mamy skilla, to oznacza tylko jedno. Raczej nam się nie uda tej nocy. O, ja pierdzielę. Dobra, szybko, barykada. 19.54, robimy więcej pułapek, bo to będzie Saigon, coś mi dzisiaj wydaje. Coś mi się dzisiaj wydaje, że to może być Saigon i może dzisiaj nam się niestety nie uda się tego przejść. Naprawmy sobie to, na wszelki wypadek, jakby jednak... jakbyśmy się jednak próbowali jednak troszeczkę obronić. Dobra, zrobimy pułapkę tutaj. Wraj czego sobie jeszcze potem ogarniemy. Więcej sideł. Więcej sideł mnie dajcie. Dobra. Kolejne sidło, proszę. Zdając życie, to się wpieprzę w te sidła, ale luz. Ale luz. Łopata zostaje. Deski w sumie też zostają. Pigułki. Daj mi pigułkę. Weź pigułkę. Dobra, jest cisza. Jest cisza. Serio, aż się bałem do tej gry wracać. Pyk i pop się. Bałem się wracać do tej gry właśnie z tego powodu, że... Hehehe, skurwysyny. Bałem się do tej gry wracać właśnie z tego powodu, że tutaj było od cholery tych mobów. Znaczy mobów, no, mało czasu nam zostało tak naprawdę do tej nocy. Bo była 19 chyba 10 jak tutaj wróciliśmy, dodatkowo jeszcze ten generator. No po prostu porażka. Totalna porażka. Jeszcze dziura nam się zrobiła. Tylko się przyda. Kurwa, naprawdę, Robal. Ty tu nie miałeś być. Ty tu, Robal, nie miałeś być. Dobrze, tego złomu nam trochę zostało, naprawdę. Musimy znów to robić. Znów pułapka. No i minus jeden złom. Na wszelki wypadek ja już sobie to wyciągnę. Cokolwiek, żeby walić po łbie. No, wyłazisz jeszcze, czy nie wyłazisz? No, tam coś się zapaliło. Kurde, możliwe, że ja zostawiłem jednak odpalony ten generator. Tak teraz się zastanawiam nad tym wszystkim. Trochę mi jest głupio. Głupio, że tak spartoliłem. Dobra, dwie pułapki na pewno to już poszły. Tu jedna, to już trzy pułapki, czyli jesteśmy minus trzy złomu na pewno. Minus trzy złomu. Dziadostwo przeżyło. Dziadostwo przeżyło. Zbrójmy tu pułapkę, raczej chyba damy radę. W taki wypadek zrobię tą jedną pułapkę.
No i teraz nie żałuję, że to zrobiłem. Stawiamy. Rozważ sobie, ziomo. Zbieramy mięsko i zbieramy inne rzeczy. Zapytacie dlaczego? Z tego powodu, że my to sprzedamy. Od cholery pułapek poszło. Dzień 22. To była noc. To była noc, moi drodzy. To była noc i to dosyć mocna noc. Dosyć mocna noc. Zbieramy cały złom. Wszystkie te nasze łapki, które przeżyły i które nie przeżyły. Tu będzie trzeba naprawić to niestety. Oczywiście pewnie nie mam nawet... A nie, jednak mam. Pyk. Tu przejście też musimy naprawić niestety. No, trochę nas pokiereszowały pod względem budowli. Już tego naprawdę mało zostało. To bierzemy. I lecimy to sprzedać w cholerę. Dzień dobry panowie trzej. Handluj. Bierz ta. I jedz ta z tego wszyscy. Potwierdź, pyk, już mamy 1136. Od cholery. Magazynek oczywiście biorę, amunicję śrutową biorę. Może byśmy drugą łopatę zrobili i tam byśmy wszystko powygrzebywali? Nie jest to zły pomysł. To też weźmiemy. Paliwko weźmiemy, złom weźmiemy też oczywiście. Gwoździe też weźmiemy, to się przyda. Gwoździe i deski. Bo tego teraz straciliśmy sporo. Dobra, więcej już od niego nic nie kupimy. Bierzemy to, co mieliśmy. Może mu coś jeszcze sprzedamy, zaraz zobaczymy. Idę szybko włączyć generator, bo nie wiem, nie jestem pewny, czy on... No właśnie, nie jestem pewny, czy on, kurde, się zużywa, czy się nie zużywa. Nie mam pojęcia. Mamy chitynkę, więc mamy już pancerz do zrobienia. To też jest fajne. Jak ugasić tą skrzynkę? Kurde, nie wiem. Ten ister jest pusty. Spoko luz. To też dolejemy tam jeszcze, tak mi się wydaje. Jezu, brakuje mi tutaj klawisza sortuj. Kurde, tak mi brakuje tego klawisza. Dajmy mu ten sierp, nóż, też nam nie jest potrzebny, nożyk. Coś jeszcze nam nie jest potrzebne, no to materiały nam nie są w ogóle potrzebne. Handluj. To oddajemy. Nożyki oddajemy oczywiście. Plus 300 i od razu mu też oddamy. Oddamy mu... Te materiały, one są po 225, więc one sporo kosztują. To jest fajne. To możemy zostawić, złom też możemy zostawić. Dobra, te materiały, no mówię, już nie możemy mieć więcej rzeczy tego typu, więc luzik. Jeżeli to sprzedaję i robię coś złego, to wybaczcie mi. Jeżeli to, co robię teraz jest głupie, to przepraszam z góry. Nie robię tego specjalnie. Mam 4 pociski śrutowe. Brzmi fajnie. Coś jeszcze możemy sprzedać. O, tu jest jeszcze więcej materiału. O kurde, my będziemy bogaci przecież. U 3. Totalnie będziemy bogaci. Handluj. O kurde. Potwierdź. 1700. Ła. Elegancko, szmaty bierzemy. Kurde, ale żeśmy się teraz obowili. No te ostrze siekiery też możemy wziąć w sumie.
To mi tam. Tak nam sporo zostaje jeszcze. Dobra, dolejmy sobie do Gena wszystko. Bo i tak tu jeszcze możemy pewnie spędzić trochę czasu. Dobra. Jeszcze ten dolewamy sobie. Żeby było pełne. Widzę, że nie da się przelać, to spoko. O, tutaj stało wszystko, więc luz. Luz bluz, dobra. Więc tak, to jest nasze paliwo, które zostało nam tutaj. Zróbmy sobie delikatne porządki, bo to jest taki burdel. Tylko nastać na środku pokoju jeszcze. Spawarkę też możemy sprzedać. Udło z narzędziami też możemy sprzedać. Nie jest to nam już w ogóle potrzebne. I dzisiaj może pójdziemy sobie do wilka jeszcze? W sumie ciekawe, co on nam może zrobić. Baterijkę sobie weźmiemy. Weźmy zapałki. Zapałek mamy mało. I zapałek mamy mało. Dobra, weźmy sobie tą taśmę jeszcze. I starczy. Z butla gazowa my potrzebujemy butli tlenowej. Potrzebujemy butli tlenowej. Tak, weźmy sobie te deski tu, żeby one były widoczne. Żebyśmy wiedzieli mniej więcej, ile my tego mamy, bo jak to dalej pójdzie, to my się zaraz pogubimy. Czy tu coś jest? Nie ma nic. Dobra, na razie nam drewna starczy. Ostrze łopaty niech zostanie. To też bierzemy. To możemy oddać, to możemy oddać, to możemy oddać. Pocisk średniego kalibru również nam nie jest potrzebny. Pigułki też nie. To możemy zrobić tak, tak i tak. Magazynek średniego też nie. Nas interesuje tylko to. Bateryjki. 5 sztuk się stakują. Łopata jedna. A co potrzeba do drugiej łopaty? Kij. Nie mamy kija. Kurde. No to i tak sobie nie zrobimy tej łopaty. Dobra, złom jest tu. Części broni niech będą tu. Magazynki tym podobne niech będą tu. Magazynek królowy. Nie wiem, czy to jest jako magazynek, czy jako po prostu co innego. Dobra, amunicja jeszcze tutaj. O, i tak właśnie się komponuje nasz tutaj grajdołek. Dobra, reszty już na razie nie ruszam, bo jest 13 minut nagrania. Tak, jeszcze sobie zamknij drzwi przed twarzą, spoko, jasne. Luz bluz. Tylko wiecie co, jeszcze możemy zrobić koktajl Mołotowa, bo w sumie to też się przyda. Koktajl Mołotowa. Raz. Stakuje chyba po 3. Tak. Max 3. Możemy sobie zrobić w ten sposób. I czuję się znacznie bezpieczniej, bo wierzę, że możemy walczyć z wilkiem. Wierzę, że to się może stać. Więc bierzemy, mamy iść na północ, tak? No to idziemy na północ. Zobaczymy, co ten wilk ma nam do powiedzenia. Jedzmy sobie chlebek. Kondycja większa, zawsze na plusie. Zaraz sobie trochę pułapek pozbieramy, to też fajne. Dzięki. I zwłoki, trujące grzybki. Więcej drewna. O! Ciebie to ja bym zabił. Pyk. Dobry jest na was ogień. Oj, dobry jest na was ten ogień. Co to jest? Kurde. O, pułapka kolejna. Widzę ją, widzę. Spoko. Wszystko widzę. Wszystko widzę, wszystko słyszę. Wszystko widzę, wszystko słyszę. O, 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 o.
I w pysk. Dobra, mamy kij, mamy już łopatę. Mamy już łopatę, można powiedzieć. Dobra, mokradła, lecimy na topa, na północ. To dużo rola wchodzi ostatnio. Grzybki, grzybki nas nie interesują już w tej chwili, mamy już maksymalną ruina. Czy my tu mieliśmy przejść? Przedmioty. Wiadomość od wilka. Oszukałeś mnie padlino, zignorowałeś moją prośbę, a to ma swoją cenę. Jeśli chcesz odzyskać swoje rzeczy, przyjdź do starego tartaku. Znajduje się w północy krawędzi mokradeł. O kurde. Jeszcze tutaj piesio. Się trochę na nie nauczyłem walczyć, trzeba to czas je obkrążać. Cały czas je trzeba obkrążać. Co tu jest? O fuck. Zobaczcie, że się nie odzywam przez chwilę, ale to z tego powodu, iż myślę, co tu zrobić. Kurwa, zjadłem 3 tabletki, naprawdę? Czy ty jesteś upośledzony? Spanikowałem tylko, kurwa! 3 pilsy poszły się jebać, ja pierdzielę. Ale panika mnie złapała. Nie zauważyłem, że to schodzi. Kurwa, niech to szlak jasny trafi, krew zaleje. Dobra, może to jest czas na to. Siadło. No już więcej nie mamy, nic. Ja pierdzielę. Pięknie. Też kaca padł, no. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co ty nie powiesz, że są zablokowane? Co ja mam z tym faktem zrobić? Co ja mam z tym faktem zrobić, powiedz ty mi? Ja pierdzielę! To za dziwna mapa. To ma jakieś HP. Dziwne grzybki tu są. Ej, nie wiem, jak my mamy tu wejść. Naprawdę nie wiem. Czyż by była potrzebna jednak. No to możemy odłożyć w sumie. To nam jest niepotrzebne. Półka przeszukaj, to zbieramy. Mięsko jest już dla nas useless. Zbierałem z przyzwyczajenia w sumie.
Dobra, nie wiem jak to zrobić. Będę musiał pokminić trochę. Ile tego tałataństwa tu było? Ja pierdzielę. Żałuję, że wchodzimy do tej ruiny. Przyjdziemy tu jeszcze raz na pewno z butlą gazową. Tartak jest. Już nie mamy żadnych potek. Wilku, jak ty się będziesz chciał napierdalać na gołe klaty, to ja nie wiem. Zjedzmy coś. Zjedzmy ten chlebek. Trochę więcej staminki. Przysięgam, że ci rozpieprzę łeb. Jak spróbujesz coś zrobić. Jak ja mam tam wejść? Tam się wejść nie da. Masa drewna. O nie. Tylko gdzie jest wilk? Jest 13 godzina. Halo, halo. Proszę tak nie robić. Tam trzeba jakoś wejść. Tylko jak? A tędy. Zwłoki, przyjrzyj się. Ludzkie zwłoki wyglądają jakby były wypchane. Na szyi martwego zawiesił ktoś drewnianą tabliczkę z napisem asystent. Chodź wilku, chodź kurwa, chodź, leję się, tłuczę się. Padlino. Nie okazałeś mi należytego szacunku. Zignorowałeś mnie, a to ma swoją cenę. Znaj jednak moją dobroć, przybłędo. Oddam ci wszystko, co sobie bez pytania przywłaszczyłeś. Musisz tylko dostarczyć mi co innej rozrywki. O kurwa. Zanim jednak to nastąpi, zostaw wszystkie swoje rzeczy mojemu asystentowi. Nie chcę, byś popsuł zabawę swoimi tajnymi sztuczkami. Ja nie wiem, czy ja to chcę zrobić. No już jak umrzemy, to trudno. Najwyżej mnie okradnie dwa razy. No, już. Tak, noga od dołu. Wspaniale. Teraz podnieś prezent, który ci zostawiłem. Już go podniosłem. Umowa jest następująca. Dostarczysz mi teraz solidnej rozrywki, bijąc się z moimi braćmi, z wilkami. A ja dostarczę rozrywki tobie. Grając na skrzypeczkach, które ostatnio znalazłem. Oho. Zaczynamy. Au. Następną turę. Teraz nie nudzisz.
Au. Jeszcze raz. Bijesz jak baba. Powiedz coś jeszcze, gnoju. Powiedz coś jeszcze, wilku. Odblokowano osiągnięcie. Wodzirej. Martwy człowiek, wilk. Klucz do tartaka. Karabin szturmowy. Wow. O kurde. Zarąbiście. Zabiliśmy wilka. Kochani, zabiliśmy wilka. Ja pierdzielę. Udało nam się. Zabiliśmy tego gnoja. O kurde. Ale mi się ręce trzęsą. Nie mogę. Cholerny człowiek wilk. Ale musieliśmy go zabić, żeby odzyskać klucz. Garnek. Co tu jest? Mięsko. W ogóle zróbmy sobie porządek w tym jakimś punku, bo jest tragedia. Jest tragedia. Zabiliśmy gnoja. Dobrze jest. Dobrze jest. Super. Dobra. Zegarek niech zostanie na razie. Weźmy sobie to. Możemy zjeść ten chleb. W sumie możemy sobie chyba załadować nawet ten karabinek. Tyk. Czy nie możemy? Nie możemy, musimy mieć jakiś lepszy. Szkoda. Dobra, to sobie ogarniamy tu. Napsy oczywiście wchodzą na 100%. Na 100%. Dobra, odpalmy latarkę, zobaczmy co tutaj jest. Jakaś wanna. O, sarna. Szybce. Oj. Gramofon Bambino, przyjrzyj się. Czemu ta lampa nie działa? Szukajmy tu skrzynkę. O kurka wódka, to u nas było? To było u nas? Niemożliwe. Więcej tych rzeczy nie wezmę. Drewno. Oj, na pewno tu jeszcze przyjdziemy. Oj, na pewno tu jeszcze przyjdziemy. Kurde, pierwszy raz mi coś wyszło w tej grze. Aż mi się wierzyć nie chce. Gwoździe. Czy było warto? Było warto. Było warto, mamy karabin. Jest świetnie. Ale nie powiem, bo mnie troszeczkę zaskoczył. Tylko teraz nie umrzeć. Dojść do haciendy. Powinno być dobrze. I powinno być dobrze. To jest chyba wyjście od góry, prawda? Prawda. Jak to wygląda? Tu jest. No pozbieraj od razu tych gwoździ, skoro masz tak zaczęty. O kurde. Ale go ograliśmy pięknie. Chciał rozrywki? Ma rozrywkę. Ma swoją cholerną rozrywkę. Gamoń jeden. Cholerny gamoń. Mogliśmy się dogadać. Mogliśmy być przyjaciółmi. Mogliśmy zrobić utopię, żyć w społeczeństwie. Nie kurde, oczywiście. Czy ja coś mogę zostawić? Nie, nie mogę. Dobra, będę wiedział, że to jest to. O kurde, normalnie mi się łapska trzęsą jeszcze. Trup. Głowa kury? The fuck?
Dobra, jedne pilce mogę zostawić. Ale po co mi? Po co mi głowa kury? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia, po co może mi być głowa kury. Skoro baby kury już tu nie ma. Po co mi głowa kury? Po co mi głowa kury? Wybuchająca beczka, przyjrzyj się. Beczka napełniona łatwopalną substancją. Kurde, ale jestem głupi. Zmarnowałem tyle tego wszystkiego, a mogłem beczkę po prostu podstawić i strzelić w nią. Ajajajajaj. No człowiek uczy się na błędach, niestety. Bierz gwoździe, stakuj ile wlezie. Nice, nice, nice. Ogarnęliśmy to. Kurde, pierwszy raz mi coś w tej grze wyszło. Miłe uczucie. Czy my tu byliśmy? Na dupa nie byliśmy. Byłeś klucze? Aha, zabarkować możesz, ale już tego nie. Świetnie. Budla gazowa, przyjrzyj się. Uderzenie w zawór spowoduje uwolnienie gazu pod wysokim ciśnieniem. Tylko jak się zabije, on odleci. Czemu to tak szybko? Czemu to tak szybko? Dobra, na szczęście to jest niedaleko. Nie zabił go wilk, zabiła go butla. Kurde. Ale jestem lama. Brawo mu lama. Kurde, po co mi to było? Po co mi to było? Dobra, odzyskujemy przedmioty i zaczynamy już powoli wracać. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy tu, czyli tu po lewej stronie. Teraz kurde nie znajdę tego budynku. Dobra, jest. Tylko nic się nie stało. Nic się nie stało. Tak myślałem. Tak myślałem, że się nic stało. Jeszcze jeden budynek. Kolejna ruinka. Już będę wiedział, ale słyszę, że tam coś się dzieje, więc nawet nie będę tam wchodził. Nie będę nawet próbował tam wejść. Nie będę nawet próbował tam wejść, bo ewidentnie widzę, że kończyłoby się to moją rychłą śmiercią. Mamy tylko to. Tu jeszcze nie iść na pusto. Teraz mnie jeszcze coś zje pewnie. Brałem? Nie brałem. Bierzem to. Tam coś jest, ale troszkę opatrzyliśmy ostatnio. Dobra. Wszystko, co żeśmy mogli. O, pułapeczka. Oczywiście, że biorę. Tam raz na nockę. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. No i co? Pewnie znów będziemy się widzieć już w nocy. No nie? No ta. No ta. Dobra, to odstawiamy. Żegnam się z wami. Trzymajcie się. Hej, hej.